Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Inside Drifting. Dzisiaj zabieramy nasz cyrkowóz na bardzo poważną operację. Jak już widzicie, cyrkowe kolory mamy, fluo koła też. Brakuje tylko czego? Neonów. I tym się zajmiemy właśnie dzisiaj. Zaczynamy! Teraz pora zagrzać furkę, bo Krzysiek, ty pohamownie jeszcze nią nie jeździłeś. No właśnie nie. Ja nią jeździłem i zdążyłem już ją nawet popsuć. Coś dosyć mocno hałasuje w napędzie, to zaraz usłyszycie. Na to też zerkniemy. No cóż, moc robi swoje. Dzisiaj działamy właśnie tutaj, przed jazdą, coś dosyć mocno hałasowało w napędzie, Krzysiek mi świadkiem, jednakże po drodze troszeczkę daliśmy w palnik i no nie wiem, przestało. W takich autach to z reguły coś, piszczy, trzeszczy, wyje, ale póki się nie urwie, to po prostu działa. A z przodu muszę wam się pochwalić, testujemy taki mały patencik, może nie autorski, bo wiele osób już to robiło, ale sprawdza się znakomicie. Tada, mamy tutaj laszkę, zakładamy. Szybki montaż i demontaż, naprawdę fajna sprawa. Z przodu już mamy to zrobione na gotowo, z tyłu będziemy nad tym działać i wtedy na pewno wam pokażę. Z tyłu natomiast wleciał mały pakiecik gleba, bo wszyscy nas mega to męczyli w komentarzach i nie dawali nam spokoju. Także myślę, że teraz całkiem optymalnie. Jeszcze brakuje nam odrobiny dystansu, wbrew pozorom, ale i tym się zajmiemy. Jednakże nim wleci dystans, to musimy wyciąć taki dosyć istotny element karoserii. Mogliśmy to zrobić przed malowaniem. No ale nikt o tym nie pomyślał i trzeba będzie zrobić to teraz. Jak się pozbędziemy tego, zyskamy jeszcze więcej miejsca na koło, to wtedy jeszcze powalczymy o jakieś parę milimetrów. Co do tego dystansu, to trzeba będzie jeszcze wyszerzyć felony na takim fajnym patencie, który pokażemy w późniejszym czasie. Zamontujemy też taką specjalną blaszkę pod tylny sterzak, aby go troszkę rozepchać. I trzeba będzie zdystansować klapkę wlewu paliwa i wtedy już będzie pięknie. Z przodu natomiast, no niestety jest diapa i z tym się nie za wiele da ugrać, ponieważ mamy tutaj zamontowane takie, a nie inne skręty, przez które koło jest przesunięte do tyłu. Tutaj jest przedni zderzak, trzeba zmieścić po ulicy, przejeżdżać przez progi zwalające, jakieś dziwne różne hopki i najlepiej byłoby to wrzucić albo koło w rozmiarze 18 cali, albo to węższe na innej oponie. Coś z tym jeszcze spróbujemy powalczyć, ale czy się uda, nie wiem, także niestety póki co zostaje japa. Ta fura nie jest jakoś mega nisko, jeżdżą na pewno dużo, dużo niższe po stricie, po torach, ale już nawet w tym wydaniu bywa to czasem problematyczne, gdy nie wchodzi pod spód podnośnik i trzeba targać cały przód do góry. Czytam sobie właśnie instrukcję od tych naszych całych neonów, zestaw z Aldrogo. Najtańszy, czyli poniekąd najlepszy. Jakby miało się to zepsuć za 5 minut, to po prostu nie będzie szkoda pieniędzy wyrzuconych w błoto. Jednakże zasięgnąłem różnych opinii i zestaw ten nie cieszy się największą trwałością, to też musieliśmy go odpowiednio wzmocnić. Puszczając te LEDowe paski w takiej przezwyczytej rurce PCV, z dwóch stron zalałem to klejem na gorąco, dzięki czemu teraz jest to naprawdę mega szczelne i może trochę posłuży.
Przejdźmy dalej, nie zważajmy na to, jak teraz to wszystko jest brudne, chociaż nie tak dawno wyglądało jak z fabryki. Niestety, jazda po ulicy robi swoje i zobaczmy, jak zamontowane są te neony. Są one przytwierdzone do karoserii takimi specjalnymi opaskami do rurek miedzianych do ogrzewania, jednakże do neonów też się sprawdzają świetnie. Jest to pomysł Erniego, który zastosowałem i wcieliłem w życie. Mega fajnie się to sprawdza, nie trzeba używać jakichś trytek, wkrętów i różnych dziwnych rozwiązań. Można to w każdej chwili zdemontować, trzyma się super. Testowane już, tak więc śmiało mogę polecić. Stosujcie. Gotowe. O ile na progach montaż nie był jakiś mega problematyczny, tak z tyłu i z przodu trzeba było się troszeczkę wysilić. Stwierdziliśmy, że rozsądnie będzie to zamontować na takiej metalowej listwie, do której przytwierdzone są te same spinki i montujemy w analogiczny sposób. Z przodu mamy to przytwierdzone do chłodnicy i też będzie działać, nie koliduje oświetlenie. Oczywiście nie koliduje z zderzakiem, z intercoolerem. Działa, wygląda super. Czego chcesz więcej? Sobie tak teraz gdzie indziej patrzę, to trzeba będzie na wiosnę odświeżyć konserwację, no ale to jak w każdym BMW E36 co sezon, tak poza tym to spoko, jakiś tam drobny wyciek ze zbiorniczka, ale powinien żyć pacjent. Napęd, o dziwo, przestał hałasować, nic nie wygląda na urwane, poluzowane, rozkręcone, także jeździć, obserwować, a żyje w nie. Na dzisiaj to już chyba w sumie skończyliśmy. Dosyć wcześnie jak na nas, przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak w najbliższym czasie mamy jeszcze do objęcia lakier. Mimo że auto odzyskało dawne blaski po lakierowaniu, to wcale nie oznacza, że nie może świecić się jeszcze bardziej. Tak więc przepolerujemy cały samochód, przygotowując ten samym lakier pod oklejenie, którego już wstępny zarys znam. Jest mega kozackie. Trwają jeszcze drobne poprawiaczki, ale już niedługo oklejemy całe auto, tak aby nie było takie puste. Tak więc tak wyglądają plany na najbliższy czas. Wpadłem jeszcze nowy mocno mając spoilera. Wizualnie takie same, jednakże troszeczkę niższe, ponieważ obecnie spoiler wystaje poza tylną lotkę. Nie za bardzo mi się to zgrywa, a tak poza tym to furka jeździ, robi kilometry i oby tak było cały czas, żeby tam się nic nie psuło, naprawdę sprawia mega dużo frajdy. Sądzę, że wielu z Was może posiadać ten jakże kultowy i legendarny już model auta. To też zdradzamy, że kable do kabiny można przeprowadzić chociażby poprzez tą jedną z zaślepek odbiornika paliwa. Moduł mamy zamontowany właśnie tutaj i to właśnie on steruje tym podświetleniem, kolorami, przejściami i różnymi efektami, które pokażemy Wam później. Elektrycznie powiem Wam, że też nie ma jakiegoś większego problemu, ponieważ do podłączenia są aż dwa przewody, tak więc każdy, kto trzymał kiedykolwiek w ręku lutownicę, powinien sobie poradzić. Masa do karoserii, plus gdzieś na przykład do zapalniczki, nie zapominając o bezpieczniku i gotowe. U nas podpięliśmy to pod przełącznik, także w każdej chwili neony możemy wyłączyć, ponieważ jazda z nimi po drogach publicznych jest nielegalna.
jesteśmy teraz na nocnych rundkach po mieście, aby zaprezentować Wam działanie zestawu neonów. Naprawdę zabawa jest przednia. Klikamy sobie i odkrywamy coraz to nowe funkcje. Jest tego dosyć sporo. Myślę, że każdy z Was, kto grał kiedykolwiek Undergrounda, doceni ten klimacik. Niektórzy z ludziami też mają neony. Dzisiaj zaczynamy kolejny dzień zmagań przy projekcie Pocisk. Mam ze sobą takie oto dwie blaszki. Nic skomplikowanego, ale nam wystarczy do tego, aby zdystansować tylny zderzak. Bo właśnie tego dzisiaj potrzebujemy. Bierzemy się za montaż. Dystans siedzi już na swoim miejscu i myślę, że powinien spełniać swoją funkcję. Gdyby ktoś potrzebował taki oto blaszek, to służę pomocą. Może się kontaktować w wiadomości prywatnej, a my bierzemy się za przymiarkę zderzaka. Później jeszcze dystansujemy felony. No i wreszcie ten tył nabierze kształtu. Zderzaka to dostaje dosyć mocno, ale właściwie o to chodziło. I myślę, że nadal jesteśmy w stanie wypchać tyle felony. Wtedy ten tył naprawdę zacznie wyglądać, bo obecnie no jak totalna seria, mimo dosyć szerokich kół. Damy tej podkładki, dystansy, wyszerzymy klapkę i wreszcie zacznie to wyglądać. Oto one, takie plastikowe rygielki, podkładki pod drzwi, jak zwał tak zwał, ale sprawdzają się doskonale i amortyzują tykania karoserii. Wkładam je właśnie pod spód i jesteśmy w stanie wyszerzyć dosyć znacząco felony, tak aby to wszystko się dosyć fajnie skrywało. Nie ja pierwszy, nie ja ostatni wykonuję tego typu operacje, ale w gruncie rzeczy nie jest to nic skomplikowanego. Mamy blaszkę, mamy ramkę, żeby na pozór wszystko wyglądało dosyć legit. Odwracamy ją i korzystając z takiego kleju, który wiąże plastik z metalem, przytwierdzamy te oto magnesiki. Ostrożnie z nimi, bo są mega kruche, ale też mega mocne. I po prostu przyklejamy. Nasz ostatni patencik, przyklejone magnesiki. Póki co się trzymają, aczkolwiek ten klej budzi pewne wątpliwości, no ale miejmy nadzieję, że nie odpadnie blacha, bo byłoby szkoda. Szybki montaż. Ta-dam. Przykładamy, zakładamy. Trzyma się.
tym odcinku to już chyba wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie łapa w górę. Tymczasem ja zapraszam Was na naszego Instagrama, Instagram, link macie w opisie. No i co? My widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.